pani Pawłowicz nie jest żadną świętą krową, że może każdego naokoło obrażać, mówić nieprawdę, zasłaniać się koneksjami politycznymi, zasłaniać się immunitetem i będzie uchodziło jej to bezkarnie. Jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, jeżeli dzisiaj o godzinie 10:30 postępowanie zostanie umorzone, będzie pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Wtedy pani Pawłowicz za żadnym immunitetem się nie schowa i wtedy będziemy musieli spojrzeć sobie twarzą w twarz.